Niestety, ale przyszedł dzień, w którym musimy się pożegnać. Oczywiście musimy pożegnać się z sezonem numer 4, ponieważ już za chwilę wracamy do rozdziału drugiego. Jeśli tak jak ja nie możecie się tego doczekać, koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ jest to ostatni odcinek w tym sezonie i ostatnia szansa właśnie na zostawienie łapki. Pod ostatnim podsumowaniem sezonu mieliśmy dokładnie tyle łapek w górę. Fajnie by było to przebić. Z góry wam bardzo dziękuję. A no i właśnie widzowie, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co będzie się działo. A teraz będzie się działo naprawdę bardzo dużo. I zanim jeszcze trafimy do rozdziału drugiego, mam do was prośbę, żebyście wpisali jeszcze dzisiaj kod Rafa to ja w sklepie. Z góry wam bardzo dziękuję, jeśli wspieracie mnie z moim kodem. A teraz przed wami małe podsumowanie tego sezonu oraz moja ocena na końcu. Więc jeśli chcecie ją poznać, oglądajcie film do samego końca. A więc widzowie, zacznijmy od tego, że teraz możecie zobaczyć tabelę i im wyżej coś w tabeli będzie, tym lepsze to było w tym sezonie, a oczywiście im niżej, to tym gorzej. I widzowie, zacznijmy sobie od samego początku, czyli od karnetu. Jeśli chodzi o karnet w tym sezonie, nie wiem jak wam, ale mi naprawdę przypadł on do gustu. Jak wiecie, ostatnio Marvela mieliśmy naprawdę kilka lat temu w rozdziale drugim i ten powrót właśnie do tych Marvelowych rzeczy, Marvelowych przedmiotów, Marvelowych skinów, no moim zdaniem był naprawdę bardzo dobry. Po pierwsze było to lekko nostalgiczne, a po drugie było to naprawdę bardzo dobrze wykonane. Więc jeśli chodzi o karnet bojowy, ja karnet umieszczam na miejscu numer 2. Jako że przegadaliśmy karnet, to przejdźmy teraz do mapy. Jeśli chodzi o samą mapę, to moim zdaniem zaczęło się to naprawdę bardzo dobrze, ponieważ dostaliśmy bardzo dużą lokację doktora Dooma. A nie wiem czy graliście w rozdziale drugim, ale wtedy dostaliśmy naprawdę mały dom i w trakcie sezonu dostaliśmy tą jedną wielką zmianę Starka. Tym razem można powiedzieć, że było lekko na odwrót, dlatego, że te duże zmiany Marvelowe dostaliśmy już od samego początku. Później oczywiście dostaliśmy tą zmianę Halloween, ale moim zdaniem naprawdę dobrze to wszystko się zaczęło. Sama lokacja Raft, Doomstadt, czy też właśnie zamek doktora Dooma, no moim zdaniem po pierwsze było to mega dobrze wykonane i po drugie wprowadziło to naprawdę swój własny klimat. Wydaje mi się, że za jakieś 5 lat, gdy będziemy być może cofać się do tego rozdziału, każdy znowu będzie chciał wylądować na rafcie i moim zdaniem mapa zasługuje na pierwsze miejsce. Nie wiem, czy wam się to spodoba, ale pamiętajcie, że jest to moja opinia. A czy będziecie zgadzać się ze wszystkim, to oglądajcie ten film do samego końca. Teraz przejdziemy sobie do medali, ponieważ w tym sezonie dostaliśmy 3 medale, to ja oczywiście rozdzieliłem medale na 3 pozycje i zaczniemy sobie tutaj od medalu doktora Dooma. Szczerze było mi trochę przykro, że medal doktora Dooma daje nam tylko i wyłącznie leczenie za fraga, bo ja byłem przekonany, że będzie nam dawał jakąkolwiek super moc, ale później się okazało, że tylko i wyłącznie on nas leczy, czyli można powiedzieć, że była to lekka kopia co do sezonów wstecz, więc mi to nie do końca się podobało, że ten doktor Dooma jest troszeczkę niewykorzystany, ale później w trakcie sezonu dostaliśmy naprawdę bardzo dużą zmianę z doktorem Dooma, która to wszystko nadrobiła. Ale jeśli chodzi o sam medalion, moim zdaniem pozycja 4, a nawet 3, no wydaje mi się, że tutaj jest najwyższa. Przechodzimy teraz sobie do lokacji Raft i na niej mieliśmy kolejny medalion. I na tej lokacji mieliśmy medalion, który zaznacza naszych przeciwników. Był to najmocniejszy medalion w tym sezonie i wydaje mi się, że to był jeden z najlepszych medali na przestrzeni tego ostatniego roku, więc dla mnie ląduje to na pierwszym miejscu, wydaje mi się, że jest to zasłużone. Przechodzimy tutaj do trzeciego medalionu, czyli do medalionu niewidzialności. Na samym wstępie tego sezonu ja uważałem, że jest to jeden z najlepszych medali. Później się okazało, że ten medal niby cię nie widać, ale widać cię na minimapie, więc ktoś wie, że gdzieś tutaj jesteś, więc początkowo ten medalion mi się podobał, później mi się nie podobał, a później zobaczyłem gracza, który na 5 różnych regionach wygrał kasę, ponieważ w samej końcówce przechodził on za pomocą tego medalionu. I szczerze wam powiem, że nie wiem jak tutaj to ugryźć, ale wydaje mi się, że no ja jako turniej no nie grałem, ale widzowie, my sobie ocenimy ten medalion casualowo. Moim zdaniem ten medal ląduje na miejscu numer 4. Kolejne co dostaliśmy to coś najlepszego, co zazwyczaj mamy w sezonie, czyli nowe pojemniki, które jesteśmy w stanie otwierać i dostawać z nich przedmioty. Bierzemy teraz pod lupę pojemnik Avengersowy, w sensie skrzynię Avengersową, w której mogliśmy znaleźć przedmioty Avengers oczywiście, ale nie tylko, ponieważ były tam również zwykłe przedmioty. Jeśli chodzi o tą skrzyneczkę, no nie była ona jakaś taka, no nie wiem. Warto było na to lecieć, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o mechanikę tej skrzynki, dałbym to tutaj na 3. Nie była to skrzynka Iron Mana z chapteru 2, gdzie każdy faktycznie się o to bił. Także wydaje mi się, że pozycja numer 3 będzie wystarczająca. Tak naprawdę to samo, jeśli chodzi o doktora Dooma, chociaż doktora Dooma uważam, że ta skrzynia była nieco lepsza, ponieważ dostawaliśmy zwykłe przedmioty i najczęściej były to naprawdę mocne przedmioty, czyli fioletowe.
fioletowe, złote. Niebieskie też chyba się zdarzały, z tego co pamiętam. Ale mimo wszystko te dwie skrzynki dajemy na jedną pozycję, czyli na pozycję numer 3. Omówiliśmy medale, omówiliśmy sobie pojemniki, skrzynie, a teraz przejdźmy do broni. Pierwszą bronią jest broń z raftu. Jest to AUG. Jest to AUG, który bardzo szybko strzela oczywiście, który był mocny, ale no niestety była to broń, która została odgrzana, no nie wiem który raz. Jak ktoś pamięta, ile razy AUG był wprowadzany do gry, niech napisze w komentarzu. Więc no, ja nie do końca tutaj byłem zadowolony, że dostajemy znowu coś takiego samego, co mieliśmy już kiedyś. I ten AUG trafia u mnie na liście na miejsce numer 4. Na miejscu numer 4 wyląduje jeszcze jedna broń, ponieważ, słuchajcie, omówimy sobie teraz shotguna. Już tak naprawdę zdradziłem wam, jaką pozycję daję dla tego shotguna. I dzieje się to dlatego, że totalnie, nie wiem, jakoś nie potrafiłem grać tą pompą. Być może już to przyzwyczajenie zwykłej pompy tutaj zaważyło. Nie mogłem się w ogóle do tego przyzwyczaić, więc jeśli chodzi o ten przedmiot, dajcie znać w ogóle, czy wy nim graliście, ale również ląduje ten przedmiot na pozycję numer 4. Jeśli chodzi o kolejny przedmiot, jest to rewolwer. Jak wiecie, rewolwer dostał tą bardzo fajną mechanikę wystawionej ręki i ogólnie ja takie przedmioty lubię. Mocny damage, coś nowego. Oczywiście, jeśli chodzi o ten przedmiot, on był zmieniany na przestrzeni tego sezonu, ale słuchajcie, ja uwielbiam, jak Epic wprowadza coś totalnie nowego, nawet jeśli chodzi o mechanikę trzymania tego przedmiotu, bo to jest chyba pierwsza taka broń, która jest trzymana w ten sposób, tak mi się przynajmniej wydaje. I ja uważam, że takie przedmioty zasługują na miejsce numer 1, więc jeśli chodzi o ten pistolet, ląduje on na pierwszej pozycji. Przejdźmy teraz do rękawiczek i pierwsze rękawice, jakie tutaj bierzemy, są to rękawice doktora Dooma. Tylko to nie jest ta taka super moc, co dostaliśmy później, bo do tego przejdziemy w dalszej części tego odcinka, ale jeśli chodzi o te podstawowe rękawiczki, które wypadają z medalem, no moim zdaniem, jeśli graliście duo i na przykład wasz duo partner miał te rękawiczki, to gra była o wiele prostsza. I nie wiem, no mi się te rękawice podobały. Dajcie znać, na którą pozycję wy byście je dali. Ja je daję na pozycję numer 2. Kolejne rękawice to rękawice War Machine. I również są te rękawiczki, jeśli je mieliście, na przykład, no nie wiem, graliście duo, trio i wszyscy te rękawiczki mieli, no to raczej nie mieliście trudności z tym, żeby wygrać grę. Rękawiczki fajne, oczywiście łączone do zestawu tego z plecakiem i z tym działkiem, ale jeśli chodzi o same rękawiczki, uważam, że one były nieco gorsze od tych rękawic doktora Dooma, więc je daję na pozycję numer 3. Jako że co dopiero wspomniałem o zestawie, to jeszcze nawiążmy do tego zestawu. Jeśli chodzi o to, mnie to denerwowało strasznie, jak jakiś przeciwnik to działko miał. Rozpraszało to, naprawdę totalnie rozpraszało mnie to działko. I uważam, że no większość z nas chyba zostawiała to po prostu na ziemi i zabierała coś innego. Jeśli chodzi o ten przedmiot, ja daję go na pozycję numer 4. Kolejny przedmiot to plecak. Plecak był bardzo fajny na początku tego sezonu, później niestety został zmieniony. Mi się podobał, nie wiem jak wam, ale nie podobał mi się na tyle, żeby dać go na pierwszą pozycję. Tak naprawdę ani nie na pierwszą, ani nie na drugą, a ląduje on na pozycji numer 3. Teraz wróćmy sobie do broni i pogadajmy sobie o Uzi, bo to chyba pominąłem na samym starcie. Dostaliśmy Uzi, który jest mega szybkostrzelne i mi na przykład ta broń mocno kojarzyła się z GTA, ponieważ było to trzymane bodajże oburącz i było mega szybkostrzelne. Jeśli chodzi o ten przedmiot, mega mocny na blisko, ale jakoś ludzie tym nie do końca grali. Ja później o tym tak naprawdę zapomniałem, coś jeśli chodzi o mityczną wersję, ponieważ taka też była. My oceniamy sobie tutaj mityka i tego mityka, no, daję na pozycję numer 3. Ogólnie mi ten sezon bardzo się podobał, ale nie podobało mi się wykorzystanie pewnej mechaniki, czyli mechaniki medalionu do jakiegoś eventu, ponieważ dostaliśmy medalion, który dawał nam balon w urodziny i nie wiem jak wam, ale mi to totalnie się nie podobało, bo mi medale po prostu kojarzyły się z czymś mega mocnym, a dostaliśmy balon na plecy i to wszystko. Nie byliśmy zaznaczaniem na mapie, w sensie działało to totalnie inaczej. No po prostu, widzowie, ja byłem mocno zawiedziony, że działa to jak działa, więc to jest chyba jedyny przedmiot, który trafia na ostatnie miejsce. Wracamy sobie teraz do rękawic i omówimy sobie rękawiczki Shuri. Jak wiecie, dzięki tym rękawiczkom mogliśmy naprawdę wylecieć wysoko nad mapę. Mi szczerze bardzo się one spodobały, ale później oczywiście im dłużej trwał sezon, tym mniej ten przedmiot się podnosił z ziemi, więc z biegiem czasu po prostu no raczej się tym nie grało i wydaje mi się, że trzecia pozycja jest tutaj jak najbardziej w porządku dla nich. Jako że mowa o rękawiczkach, to pogadajmy sobie o zestawie Ironmana. Po pierwsze, dostaliśmy tutaj zestaw rękawic, które po prostu strzelały. I jeśli chodzi o ten zestaw, jak i o rękawice, tak i o buty, no moim zdaniem były to naprawdę mega fajne przedmioty, zwłaszcza buty, i to ocenimy sobie łącznie, jako dwa przedmioty. I słuchajcie, te dwa przedmioty trafiają na pozycję numer 2. No nie wiem, no mi się to podobało, oczywiście również się mniej tym grało, im dłużej sezon trwał,
Ale jeśli chodzi o dopracowanie tego, moim zdaniem było to naprawdę w porządku. Nie oceniliśmy sobie jeszcze tarczy Kapitana Ameryki i teraz przejdźmy właśnie do oceny tarczy Kapitana Ameryki. Nie był to jakiś przedmiot, który był mega mocny albo mega słaby. Po prostu jest to taki przedmiot, który zasługuje na pozycję numer 3. W trakcie sezonu dostaliśmy również spadające kapsuły, z których mogliśmy mieć te przedmioty, o których co dopiero rozmawialiśmy. Jak i przedmioty War Machine, tak i przedmioty Iron Mana. Ogólnie fajna mechanika, oczywiście z biegiem czasu, no, coraz mniej się jej używało, ale przynajmniej coś na mapie się działo dzięki temu, ale jeśli chodzi o pozycję, na którą to damy, no to będzie to pozycja również numer 3. I teraz przechodzimy do czegoś, co było najlepsze w tym sezonie. Ja to powiem tak, powrót systemu Thanosa, powrót mechaniki Thanosa, czyli Doktor Doom, czyli zamienianie się w Doktora Dooma. Jeśli byłeś Doktorem Doomem, prawdopodobnie zawsze wygrywałeś grę. Jeśli nie byłeś, no to prawdopodobnie zawsze przegrywałeś. Weźmy pod uwagę to łącznie, jak i mechanikę, tak i wyspę, jak i samego bossa, w którego się zamieniamy. Ja uważam, że to powinno polecieć na pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że Epic Games oczywiście na casualach będzie wprowadzał więcej takich rzeczy, ponieważ jak wiecie, im więcej się dzieje, tak naprawdę tym lepiej. Ja mega tęskniłem za mechaniką Thanosa, a to naprawdę już było ho, 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 ile lat temu. I wreszcie Epic Games postanowił, że zasięgnie do tych starych czasów, czyli do właśnie mechaniki Thanosa, którą dostaliśmy w postaci Dooma. I widzowie, na koniec sezonu dostaliśmy dwa przedmioty. Po pierwsze była to piła. Jeśli chodzi o mechanikę piły, mega super sprawa. Jak dla mnie piła ląduje na drugie miejsce, jak i jazda na pile, tak i właśnie sama mechanika zadawania ciosów. Jeśli mieliście piłę i byliście z kimś w boksie, no to prawdopodobnie za każdym razem wygrywaliście to starcie. I jeszcze raz powtarzam, jak dla mnie piła miejsce numer 2. Dostaliśmy również Billy Bomby. Ja naprawdę tutaj czekałem, że te Billy Bomby będą czymś naprawdę mocnym. Tak jak na tym przedmiocie, to prawdopodobnie się jeszcze nie zawiodłem na żadnym. I ten przedmiot leci na ostatnie miejsce. Mega ciężko było zadać damage przeciwnikom. I wydaje mi się, że Epic Games lekko tutaj tego trochę nie dopracował. I były to przedmioty, które należały do eventu Halloween. Ja uważam, że to, co dostaliśmy teraz, czyli nowe lokacje, trwało to bodajże miesiąc. To wydaje mi się, że jeśli by popatrzeć łącznie na to wszystko, czyli nowe przedmioty, nowe lokacje, no naprawdę wyglądało to jako mini sezon. No wydaje mi się, że był to najlepszy Halloween, jaki kiedykolwiek dostaliśmy, więc pozycja numer 1 jest jak najbardziej zasłużona. Widzowie, tu możecie teraz zobaczyć moje podsumowanie. Wy napiszcie w komentarzu, co byście zmienili. Ja was zapraszam na te filmy i do zobaczenia w kolejnym sezonie. Widzę się w kolejnym rankingu.